Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować sos barbecue. Do garneczka wlewam wodę i wkładam po kolei cukier, wlewam ocet, dodaję koncentrat pomidorowy, brązowy cukier, miód, sól, pieprz, gorczycę, paprykę, czosnek, pieprz kajen i najważniejszy składnik, czyli sos z papryczek chipotle. I gotuję. Doprowadzam sos do wrzenia, a następnie zmniejszam płomień na średni i gotuję, aż sos zgęstnieje, czyli jakieś 40 minut. Często mieszam. Kiedy sos zacznie gęstnieć, mieszam cały czas. Gotowy sos przekładam do miski i wykorzystuję do marynowania mięsa na grill lub jako dodatek do grilla. Gotowe. Smacznego.